którzy mówią, teraz to zobaczysz, co liga wyżej, teraz to zobaczysz, to już nie będzie tak łatwo. Ja nie myślę o tym, czy będzie łatwo, czy trudno. Po prostu pracuję. Wszystko jasne? Gotowi? Jedziemy, tempo. Robię to, co umiem najlepiej, jak mogę. Poświęcam się tej pracy całkowicie właściwie. Powinno się mieć swój styl, swój pomysł, swoją ideę i jej się trzymać. Oczywiście w tle jest przeciwnik i do niego też trzeba się przygotować. My tak robimy, ale nie zmieniamy swojej idei gry. Przerwa? Zobacz. Tak ustawiony. Będzie ci ciężko zagrać, ale już tak. Tu. I tutaj możesz zagrać prawa czy lewa noga, nie? Jak jestem ustawiony wyżej, to może przyspieszyć. Oczywiście, to o to chodzi. O to chodzi, żeby przyspieszyć, właśnie żeby przeciwnik nie przesunął, nie? Też musimy spojrzeć realnie, w którym miejscu my dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy Beniaminkiem, no nie mamy też stadionu, nie mamy budżetu, żeby konkurować z innymi drużynami. To nie jest tak, że jesteśmy totalnymi świeżakami, ale oczywiście zgadzam się, na tle innych drużyn będziemy mało doświadczonym zespołem, ale wierzę w tą drużynę. Nie jest powiedziane, że zawodnicy, dla których trzeba było zapłacić kilkaset tysięcy euro i jeszcze wysoką pensję, oni będą lepsi od tych, których mam. Zwycięzcą w kategorii trener sezonu został pan Marek Papszun z Rakowa Częstochowa. Myślę, że zadowolony będę, jak się po prostu utrzymamy. To będzie realizacja jakby celu nakreślonego, ale to jest sport. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.